Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Bardzo serdecznie witamy telewidzów Telewizji Trwamy. Już jesteśmy obecni na placu Świętego Piotra w Watykanie. Widzimy ojca Świętego Franciszka, który pozdrawia tam będących pielgrzymów i już idzie na miejsce, gdzie rozpocznie audiencję generalną, środową audiencję jak każdego tygodnia. Za chwilę będzie rozpoczęcie znakiem Krzyża Świętego, potem katecheza i pozdrowienia grup językowych przez Ojca Świętego Franciszka. My również możemy w tym uczestniczyć poprzez transmisję w Radio Maria. Santo Padre, da ora inizio all'udienza generale, che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e ricevere la sua benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: «Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza». Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus dit : « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to St. John. And Jesus said, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. I came that they may have life, and have it abundantly. The Gospel of the Lord. Aus dem Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus: Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará, y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São João. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, estará salvo. Há de entrar e sair e achar pastagem. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação.
قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس يوحنا. أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعا، فأنا قد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry, witam nas Ojciec Święty Franciszek. Con questa riflessione siamo arrivati alle soglie del jubileo. Z naszą refleksją jubileo. Dotarliśmy na próg jubileuszu, który jest blisko. Davanti a noi sta la porta. Ma non solo la porta santa, l'altra. Stoi przed nami wielka brama Bożego miłosierdzia, które przyjmuje naszą skruchę i ofiarując łaskę przebaczenia. Popatrzcie, jaka ta brama jest piękna. Il nostro pentimento offrendo la grazia del suo perdono. Ta jest szczodrze otwarta, a my powinniśmy odważnie przekroczyć jej próg. Ci vuole un po' di coraggio da parte nostra per varcare la soglia. Ognuno di noi ha dentro di sé cose che pesano, o no? Wszystkie rodziny, tutti, cały Kościół. No? Tutti siamo peccatori. Bo wszyscy jesteśmy grzesznikami, więc każdy z nas winien przejść przez tę bramę. W tym momencie chcemy sobie to uświadomić. La soglia di questa misericordia di Dio che mai si stanca di perdonare, mai si stanca. Popatrzmy na właśnie ten przymiot Pana Boga Chrystusa, który nigdy nie jest zmęczony w przebaczeniu, nigdy nie jest zmęczony w ofiarowaniu swojego miłosierdzia. A więc wchodzimy przez tę bramę, wchodzimy do tej bramy Bożego miłosierdzia. Wszystkie rodziny, cały Kościół otrzymały od synodu biskupów, który obradował w październiku, wielką zachętę do spotkania na progu tej otwartej bramy. Kościół został zachęcony do otwarcia swych bram, aby wraz z Panem wyjść na spotkanie pielgrzymujących synów i córek. Incontro ai figli e alle figlie in cammino. A volte incerti, w tych trudnych czasach, niekiedy niepewnych, czasami zagubionych, trudnych. Rodziny chrześcijańskie zostały szczególnie zachęcone do otwarcia bram Panu, który czeka, aby wejść, przynosząc swoje błogosławieństwo i przyjaźń. Ta brama Bożego Miłosierdzia jest zawsze otwarta.
Tak samo bramy naszych kościołów, naszych wspólnot, naszych kościołów, naszych diecezji muszą być otwarte, bo wszyscy musimy wejść. Musimy wejść w tą bramę Bożego Miłosierdzia. Jubileusz oznacza wielka brama Bożego Miłosierdzia i te wielkie bramy i te małe bramy mają być otwarte, żeby wszedł do nich Pan. Nieraz jesteśmy tacy no, zamknięci w naszym egoizmie, w naszych takich różnych drobnych rzeczach. Pan nigdy nie wchodzi na siłę. Wręcz prosi o pozwolenie, by wejść. On nie przekracza na siłę tych drzwi. Jak mówi Apokalipsa, Księga Apokalipsy, oto stoję u drzwi i kołaczę, pukam. Wyobrażamy sobie to? Pan puka do bramy naszego serca. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzał. A w ostatniej wizji tej księgi Apokalipsy czytamy o mieście Boga. Proroctwo mówi w następujący sposób. I za dnia bramy Jego nie będą zamknięte, co znaczy na zawsze, bo już nie będzie tam nocy. Są takie miejsca na świecie, gdzie bram nie zamyka się na klucz. Są jeszcze takie miejsca. Ale jest wiele, gdzie normą stały się bramy opancerzone. To nas nie dziwi. Jeśli się jednak zastanowimy, to jest to złym znakiem. Nie możemy cofnąć się przed myślą, że ten system trzeba zastosować do całego naszego życia, do życia rodziny, miasta i społeczeństwa. Nie mówiąc już o życiu Kościoła, to byłoby straszne. Kościół niegościnny, podobnie jak rodzina zamknięta w sobie, zawstydza Ewangelię i wyjaławia świat. Żadnych bram opancerzonych w Kościele. Wszystko ma otwarte. La gestione simbolica delle porte, delle soglie, dei passaggi. Symboliczne administrowanie bramami, progami, przejściami, granicami nabrało kluczowego znaczenia. La porta non deve essere forzata, al contrario, si chiede permesso perché l'ospitalità risplende nella libertà dell'accoglienza e si oscura nella prepotenza dell'invasione. La porta si apre frequentemente per vedere se fuori c'è qualcuno. Bramy często się otwiera, by sprawdzić, czy ktoś nie czeka na zewnątrz, a może nie ma odwagi, czy nawet siły, by zapukać. Quanta gente. Tyle ludzi są pozbawionych nadziei, zaufania, odwagi, kiedy pukają do bram naszego serca, naszych serc chrześcijańskich, naszych kościołów. Nie mają odwagi. I proszę, nie pozostawiajcie ich bez nadziei, bez zaufania. Bramy wiele mówią o domu, a także o kościele. Zarządzanie bramami wymaga starannego rozeznania, a jednocześnie powinno inspirować wielkie zaufanie.
Chciałbym wyrazić w kilku słowach wdzięczność dla wszystkich strzegących bram, naszych wspólnot mieszkaniowych, instytucji obywatelskich, kościołów. Często mądrość i życzliwość gospodarza domu już od wejścia nadać obraz humanizmu i gościnności całemu domowi. Dużo możemy się nauczyć od tych mężczyzn i kobiet, będących strażnikami miejsc spotkania oraz gościnności miasta człowieka. Wszystkich was, strzegących tych bram, tych bram domów, wspólnot, kościołów. Bardzo wam dziękuję za to, że ukazujecie gościnność w waszych domach, wspólnotach, kościołach. I dzięki temu dajecie świadectwo radości i przyjęcia innych. W istocie dobrze wiemy, że my sami jesteśmy strażnikami i sługami bramy Boga, którą jest Jezus. Kto jest bramą Boga? Jezus. Mówcie głośno teraz. Jezus jest bramą Bożą. Egli ci illumina su tutte le porte della vita, comprese quelle della nostra. On oświeca wszystkie bramy naszego życia. On daje nam jasne wskazania odnośnie wszystkich bram, w tych naszych narodzin i śmierci. On sam powiedział: ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Jezus jest bramą, która pozwala nam wejść i wyjść. Ponieważ Boża owczarnia jest schronieniem, a nie więzieniem. Dom Boży jest bramą, nie jest więzieniem. Jeżeli brama jest zamknięta, prosimy: Panie, otwórz nam bramę. To złodzieje starają się pominąć bramy, bo mają złe intencje. To ciekawe, że złodzieje zawsze szukają, by wejść z innej strony, z innej części domu. Mają złe intencje i wślizgują się do owczarni, aby oszukać owce i je wyzyskać. Musimy przejść przez bramę i słuchać głosu Jezusa. Jeśli słyszymy ton Jego głosu, to jesteśmy bezpieczni, jesteśmy ocaleni. Możemy wejść bez lęku i bezpiecznie wyjść. W tej pięknej mowie Jezusa wspomniano także o oddziernym. Oddzierny, którego zadaniem jest otwieranie na dobrego pasterza. Jeśli oddźwierny usłyszy głos pasterza, to wówczas otworzy i wpuszcza wszystkie owce, jakie pasterz prowadzi. Wszystkie, łącznie z tymi biednymi, zabłąkanymi w lasach, na których poszukiwanie wyruszył dobry pasterz. Nie oddzierny, ale dobry pasterz wybiera owce. Także oddzierny słucha głosu pasterza. Możemy zatem słusznie powiedzieć, że powinniśmy być jak ów oddzierny. Kościół jest dozorcą domu Pana, a nie panem tego domu.
La Santa Famiglia di Nazareth sa bene che cosa significa una porta aperta o una porta chiusa. Per chi aspetta un figlio, per chi non ha riparo, per chi deve scampare al pericolo. Le famiglie cristiane. Święta rodzina z Nazaretu dobrze wiedziała, co oznaczają bramy otwarte lub zamknięte. Dla kogoś, kto spodziewa się dziecka, dla kogoś, kto nie ma schronienia, kto musi uciec przed niebezpieczeństwem. Niech rodziny chrześcijańskie uczynią z progu swego domu mały znak wielkiej bramy miłosierdzia i gościnności Boga. Właśnie w ten sposób powinien być rozpoznawany Kościół w każdym zakątku ziemi, jako strażnik Boga, który puka, jako gościnność Boga, który nie zamyka Tobie bramy pod pretekstem, że nie jesteś domownikiem. Siamo tutti vicini al giubileo. W tym duchu jesteśmy wszyscy bliscy sobie właśnie w tym czasie jubileuszu, kiedy wszystkie bramy, święte bramy są otwarte. Także niech nasze serce będzie otwarte dla przyjęcia przebaczenia. Przebaczenia innym, a także przebaczenia, które nam daje Pan, kiedy pukamy do Jego bram. Dziękuję. Była to katecheza Ojca Świętego Franciszka w czasie audiencji generalnej na placu Świętego Piotra, obecnie właśnie realizowanej. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apporté à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, arrivés au seuil du jubilé, devant nous se tient la grande porte de la miséricorde de Dieu qui accueille notre repentir et nous offre la grâce de son pardon. Cette porte nous est généreusement ouverte, mais nous devons courageusement en franchir le seuil. En ces temps difficiles, l'Église est encouragée à ouvrir ses portes pour sortir avec le Seigneur à la rencontre de ses enfants. De même, les familles chrétiennes doivent ouvrir leurs portes au Seigneur qui attend d'entrer avec sa bénédiction et son amitié. Il ne force pas la porte, il demande la permission d'entrer. En de nombreux endroits, les portes blindées sont devenues normales. Une église inhospitalière ou une famille renfermée sur elle-même humilie l'Évangile et endurcisse le monde. La porte dit beaucoup de choses de la maison, comme de l'Église. Jésus est la vraie porte qui nous fait entrer et sortir. Nous devons passer sans crainte par cette porte et écouter la voix de Jésus. L'Église doit être reconnue partout comme un signe de l'accueil d'un Dieu qui ne te ferme jamais la porte avec l'excuse que tu n'es pas de la maison. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di accogliere i pellegrini di lingua francese.
Bardzo z radością witam wszystkich pielgrzymów języka francuskiego. Witam Was tutaj obecnych. Życzę Waszym rodzinom, by zawsze były otwarte na znak Bożego Miłosierdzia, by drzwi ich życia, ich domów były otwarte na przyjście miłosierdzia od samego Jezusa. Niech Was Bóg błogosławi. To były pozdrowienia i skrót w języku francuskim, a za chwilę język angielski. Je souhaite que vos familles fassent toujours du seuil de leur maison un signe de la porte de la miséricorde que Jésus ouvre à tous. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, as the extraordinary Holy Year of Mercy approaches, today we consider the great open door of God's mercy, symbolized by the holy doors which will open in churches throughout the world. The recent Synod of Bishops on the Family encouraged families in a particular way to enter this door of mercy and to open the doors of their hearts to others. Jesus tells us that he stands knocking at our door, asking that we open it to him. How important it is for us to be good doorkeepers, capable of opening our doors and making our homes places of encounter and welcome, especially to our brothers and sisters in need. Jesus also tells us that he himself is the door which leads to salvation. If we pass through him, we will find lasting security and freedom. As guardians of that door, we in the church are called to be welcoming to all who seek to enter the fold of the Good Shepherd. May the doors of our Christian homes be signs and symbols of the door of God's mercy, a door ever open to all who knock and desire to meet Jesus. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti dall'Inghilterra e dagli Stati Uniti. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka angielskiego obecnych na audiencji generalnej dzisiaj, w sposób szczególny tych pochodzących z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Gorąco witam. Szczególnie witam grupę modlitewną El Shaddai, a także chirurgów Stowarzyszenia Ivens Sosieczny. Nad Wami wszystkimi przyzywam Bożego miłosierdzia i życzę wszystkim Waszym rodzinom radości i pokoju od Pana. Niech Was Bóg błogosławi. My special greeting goes to the El Shaddai Prayer Fellowship and the orthopedic surgeons of the Ivan Society. Upon you and your families, I invoke the Lord's blessings of joy and peace. God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus,
durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Und anschließend wird der Heilige Vater sich mit einigen italienischen Worten an die deutschsprachigen Pilger wenden. Liebe Brüder und Schwestern, nur noch wenige Wochen trennen uns vom Beginn des heiligen Jahres der Barmherzigkeit. Die offene Tür der Barmherzigkeit Gottes will uns reumütige Sünder empfangen und uns Gnade und Verzeihung gewähren. Wir müssen nur den Mut aufbringen, die Schwelle zu überschreiten. Nicht zuletzt die Bischofssynode hat die Männer und Frauen, die Familien, die ganze Kirche ermuntert, sich in dieser offenen Tür zu begegnen. Zudem sind wir als Kirche eingeladen, gemeinsam mit Jesus hinauszugehen, um den Menschen, die manchmal unentschlossen sind und sich verirrt haben, auf dem Weg entgegenzugehen. Besonders sind die christlichen Familien angesprochen, dem Herrn die Tür zu öffnen, der Einlass erbittet, um seinen Segen und seine Freundschaft zu bringen. Die Tür hat die Aufgabe, die Hausbewohner zu schützen. Sie darf aber nicht abweisend sein. Eine Tür sagt sehr viel über das Haus aus. Die Öffnung der Tür erfordert eine aufmerksame Entscheidung und sollte zugleich von einem großen Vertrauen geleitet sein. Wir sind die Türhüter der Tür Gottes, die Jesus ist. Der Wärter hört die Stimme des Herrn. Er öffnet und lässt die Schafe herein, die der gute Hirt führt, auch jene, die sich in den Wäldern verirrt hatten. Die Kirche ist gleichsam die Pförtnerin des Hauses des Herrn, die immer wieder auf die Stimme Jesu Christi hört. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua tedesca. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich pielgrzymów języka niemieckiego, najdrożsi, Kościół niegościnny i familia i rodzina zamknięta jest antyświadectwem, które nie mówi nam o Ewangelii i jest zgorszeniem dla świata. Niech Duch Święty towarzyszy waszym wędrowaniu na drogach waszego życia i obdarza swoim światłem. To słowa, które skierował Ojciec Święty teraz do wiernych języka niemieckiego. Demütigen das Evangelium und verhärten die Welt. Der Heilige Geist begleite euch mit seinem Licht auf euren Wegen. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. También bendice los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en el umbral del año de la misericordia, quiero reflexionar hoy sobre el sentido de la puerta santa.
Drodzy bracia i siostry, teraz streszczenie słów Ojca Świętego, jego katechezy w języku hiszpańskim, który czyni sam Ojciec Świętym. Wchodzimy w tym czasie najbliższym w rok jubileuszowy, w rok Bożego Miłosierdzia, czyniąc refleksję nad właśnie naszym życiem. Będziemy przechodzili przez bramę świętą, bramę, która powinna być otwarta i symbolizować otwartość całego Kościoła, otwartość dla wszystkich rodzin, a także wszystkich tych, którzy są zaproszeni w tym czasie do tego, by dotknąć łaski, która płynie od Jezusa. W szczególny sposób chcemy właśnie wypraszać tego Bożego Miłosierdzia dla nas. Dlatego niech nasze bramy będą otwarte, niech nasza rodzina będzie gościnna i otwarta na to, co płynie z Ewangelii, z ewangelicznego wezwania. Brama otwarta mówi nam o zaufaniu, o gościnności, o nadziei. Brama jest strzeżona przez tego, który jest oddzierny, który na głos pasterza otwiera tę bramę. Jezus zawsze zaprasza nas do siebie. Jego brama jest zawsze otwarta. Jego wezwanie ciągle aktualne. I pamiętajmy też o tym, co mówi nam Ewangelia świętego Jana. W pięknej mowie Jezusa wspomniano o oddziernym. Tego zadaniem jest otwieranie na dobrego pasterza. I również to, co sam powiedział o sobie Chrystus. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Pozdrawiam bardzo serdecznie pielgrzymów języka hiszpańskiego. Pidamos a la Sagrada Familia, que supo lo que significa encontrar una puerta cerrada, que ayude a los a także pochodzących z Hiszpanii i z krajów Ameryki Łacińskiej. Spidamos, a także Sagrada Familia. Niech bramy naszego życia, naszych serc będą otwarte. Niech nasza gościnność chrześcijańska będzie znakiem tej szczególnej bramy Bożego Miłosierdzia, którą nam otwiera Pan w tym roku Bożego Miłosierdzia. Niech was Bóg błogosławi. Santo Padre. A teraz język portugalski. Os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Com esta catequese, chegamos ao limiar do jubileu. Diante de nós está a grande porta da misericórdia de Deus, que acolhe o nosso arrependimento e nos oferece a graça do perdão. Do recente sínodo dos bispos veio um grande encorajamento para todas as famílias e a Igreja inteira se encontrarem no limiar desta porta aberta. Existem lugares no mundo onde nunca se fecham as portas à chave. Mas há tantos outros onde se tornou normal ter as portas blindadas. Embora compreensível, não deixa de ser um mau sinal.
Não devemos render-nos à ideia de aplicar este sistema à vida da família, da cidade, da sociedade e menos ainda à vida da Igreja. Seria terrível. Uma Igreja inhospitaleira, tal como uma família fechada em si mesma, atraiçoa o Evangelho e desertifica o mundo. É que nós somos os guardiões e os servos da porta de Deus, que é Jesus. Se o guardião ouve a voz de Jesus, então abre e faz entrar as ovelhas, todas que ele traz, incluindo as que se extraviaram nos bosques e que o bom pastor procurou até encontrar e trouxe aos ombros para o redil. Não é o guardião que escolhe as ovelhas, mas o bom pastor. A Igreja é a porteira da casa do Senhor, não a patroa. Assim deve ser reconhecida a Igreja por toda a terra, como a guardiã de um Deus que bate à porta, como a recepcionista de um Deus que não te fecha a porta com a desculpa de que não és de casa. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Carissimi pellegrini di lingua portoghese, in particolare brasiliani. Pielgrzymi języka portugalskiego. W sposób szczególny pozdrawiam Brazylianów z Belém, João Pessoa, Olinda, Erechif. Serca wam życzę i życzę dla was i dla wszystkich obecnych, niech wasza wizyta w Rzymie będzie połączona z obecnością Ducha Świętego, tym prawdziwym pielgrzymowaniu, wiedząc, że posiadanie Go, Jego mocy daje nam bardzo silną moc w życiu i w decyzji, by Go szukać. Wiedzcie dobrze, że Bóg nie zostawia nas samymi, kiedy tylko się decydujemy wędrować z Nim przez nasze życie. Niech Bóg błogosławi wszystkie wasze familie, rodziny i niech wam błogosławi. E desejo que a vossa vinda a Roma se cumpra com o espírito do verdadeiro peregrino, que sabendo de não possuir ainda o bem maior, põe-se a caminho decidido a procurá-lo. Sabei que Deus se deixa encontrar por quantos assim o desejam. Sobre vós e vossas famílias, desçam em abundância as bênçãos do Senhor. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر المحبة والاحترام والتقدير وهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم عن يوبيل الرحمة الذي أصبح على الأبواب وقال إن الله يقبل توبتنا ويهبنا نعمة غفرانه فباب رحمته مفتوح على مصراعيه ولكن علينا أن نعبر العتبة بشجاعة وبثقة في رحمته واستعدادا لليوبيل قد تم تشجيع الكنيسة على فتح أبوابها كي تخرج برفقة الرب لملاقات الأبناء والبنات على دروبهم كما دعيت العائلات المسيحية إلى فتح أبوابها للرب الذي ينتظر ليدخل
حاملا معه بركته وصداقته. فالرب لا يدخل الباب أبدا بقوة، بل يقرع منتظرا أن نأذن له بالدخول. وقد أكد قداسته أن كنيسة غير مضيافة وأن أسرة منغلقة على ذاتها يخنقان الإنجيل ويجففان العالم ويحرمانه من يسوع المسيح الذي هو الباب الذي يدخلنا ويخرجنا لحظيرة الرب. كما أوضح قداسته أن حظيرة الله هي ملجأ وليست سجنا، وأن الكنيسة هي حارس لبيت الله وليست ربة البيت، وأن كل أسرة مسيحية هي مدعوة للتشبه بعائلة الناصرة المقدسة. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba. Chciałbym serdecznie pozdrowić pielgrzymów języka arabskiego, szczególnie tych, którzy pochodzą z Libanu, a także z Syrii. Niech rok jubileuszowy miłosierdzia ogarnie wszystkie wasze rodziny, w sposób szczególny wasze domy, niech będą znakiem miłosierdzia oraz przyjęcia otwarcia na Pana Boga. Niech wszystkie kościoły będą świadkami Bożego miłosierdzia, miłosiernego Ojca Niebieskiego. Niech nie będą zamknięte nigdy drzwi i bramy Jego przebaczenia, które wychodzi naprzeciw wszystkim skruszonym, którzy chcą zmienić swoje życie i chcą się odnaleźć w promieniu Bożego Jego miłosierdzia, Jego miłości. Niech Pan wam błogosławi, niech strzeże was od złego. في يوبيل الرحمة لتجعل الأسر المسيحية من عتبة بيوتها علامة لباب رحمة الله واستقباله، كما ينبغي على كل كنيسة أن تكون شاهدة لرحمة الآب السماوي الذي لا يقفل أبدا باب غفرانه أمام التائبين، ولا يعاملنا أبدا بحسب استحقاقاتنا، ولكن بحسب عظمة رحمته ومحبته. ليبارككم الرب ويحرسكم جميعا من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Drodzy bracia i siostry, z naszą refleksją dotarliśmy na próg jubileuszu. Stoimy przed wielką bramą Bożego miłosierdzia, które przyjmuje naszą skruchę, oferując łaskę przebaczenia. Brama ta jest szeroko otwarta, a my powinniśmy odważnie przekroczyć jej próg. Kościół otrzymał od synodu biskupów, który obradował w październiku, wielkie zaproszenie do spotkania na progu tej otwartej bramy, a równocześnie zachętę do otwarcia swych bram, aby wraz z Panem wyjść na spotkanie pielgrzymujących synów i córek, niekiedy niepewnych i zagubionych w tych trudnych czasach. Rodziny chrześcijańskie zostały szczególnie zachęcone do otwarcia bram Panu, który czeka, aby wejść, przynosząc swoje błogosławieństwo i przyjaźń.
W istocie dobrze wiemy, że my sami jesteśmy strażnikami i sługami bramy Boga, którą jest Jezus. On nam daje jasne wskazania odnośnie do wszystkich bram życia, w tym naszych narodzin i śmierci. On powiedział: ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Jezus jest bramą, która pozwala nam wejść i wyjść. Trzeba przejść przez bramę i słuchać głosu Jezusa. Wtedy jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy ocaleni. Don cordiale benvenuto ai pellegrini polacchi. Saluto in particolare i rappresentanti del Sindacato Autonomo dei Lavoratori Solidarnosc. Da 35 anni il vostro sindacato si impegna a favorire nel mondo del lavoro, sia fisico che intellettuale, nonché per la tutela dei diritti fondamentali della persona e della società. Siate fedeli a questo impegno affinché gli interessi politici o economici non prevalgano sui valori che costituiscono l'essenza della solidarietà umana. Affido voi e tutti i membri del sindacato alla protezione del vostro patrono, il beato Jerzy Popieluszko, e vi benedico di cuore. Sia lodato Gesù Cristo. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Pozdrawiam szczególnie przedstawicieli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Od 35 lat wasz związek angażuje się na rzecz świata pracy, zarówno fizycznej, jak i intelektualnej, jak również na rzecz obrony podstawowych praw osoby i społeczeństw. Bądźcie wierni temu zaangażowaniu, aby interesy polityczne albo ekonomiczne nie były ważniejsze od wartości, które stanowią istotę ludzkiej solidarności. Zawierzam was i wszystkich członków Związku opiece waszego patrona, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, i z serca wam błogosławię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Santo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine, che accompagnano con costanti preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Dopodomani ricorrerà la giornata mondiale dei diritti dell'infanzia. È un dovere di tutti proteggere i bambini e anteporre. Pojutrze przeżywamy Światowy Dzień Ochrony Dzieci. Pamiętamy w sposób szczególny właśnie o tych najmłodszych, najsłabszych, i niech wszystkie organizacje, każdy z nas na swój sposób zastosuje wszelkie wysiłki, by ich chronić. Possa vigilare attentamente sulle condizioni di vita dei fanciulli, specialmente là dove sono esposti al reclutamento da parte di gruppi armati. Właśnie informuje o tym dniu i prosi o wszelkie starania, troski o tych najmłodszych, najmniejszych. Niech i rodziny, i organizacje społeczne gwarantują im możliwość dobrego wychowania w dobrych warunkach, także edukacji w szkole.
To jest taka inicjatywa już od lat stosowana. La Chiesa ricorda la presentazione di Maria Santissima al Tempio. In tale circostanza ringraziamo il Signore per il dono della vocazione degli uomini e delle donne. 21 listopada przeżywamy ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny w świątyni. W sposób szczególny w tym dniu modlimy się o powołania, polecamy też wszystkich powołanych kobiet i mężczyzn w życiu zakonnym, prosząc o siły i moc w ich życiu, w ich posłaniu, prosimy o siłę w ich świadectwie, ich życia na każdy dzień. W tym dniu w sposób szczególny chcemy być blisko właśnie tych osób, dziękując im i otaczając opieką duchową, materialną. Serdecznie witam pielgrzymów języka włoskiego. Sono lieto di accogliere i sacerdoti di Giubbio. Mam przyjemność powitać kapłanów z Gubbio, z Giubbio wraz z ich biskupem Monsignorem Cecobellim. Saluto l'associazione. Pozdrawiam stowarzyszenie Tali Odomici, uczestników Narodowej Konferencji sponsorowanej przez Rzymskie Dzieło Pielgrzymowania. Dall'opera romana Pellegrinaggi. L'associazione Lobris di Iglesias. Stowarzyszenie l'associazione Santa Maria della Strada di Messina. Mosty Miłości i Stowarzyszenie Santa Maria della Strada z Messyny. W tym dniu, gdy obchodzimy poświęcenie bazylik świętych Piotra i Pawła, życzę wszystkim, aby ta wizyta u grobów apostołów umocniła radość waszej wiary. Porgo un pensiero speciale ai giovani, agli ammalati e agli sposi novelli. Cari giovani e studenti, szczególne pozdrowienia kieruję do młodych, do chorych, do nowożeńców. Drodzy młodzi i studenci, szczególnie w szczególności w Afragolii z Rzymu, świadectwo apostołów, którzy zostawili wszystko, aby pójść za Jezusem, niech zapali i w was pragnienie, by kochać Go z całej siły i pójść za Nim. Drodzy chorzy, chwalebne cierpienia świętych Piotra i Pawła niech będą dla was pocieszeniem. Drodzy nowożeńcy, niech wasze domy będą świątyniami tej właśnie miłości, od której nikt nas nie może oddzielić. I teraz modlitwa Ojcze Nasz i za chwilę już błogosławieństwo Ojca Świętego kończące audiencję generalną. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dobra, no to już. I drodzy Państwo, zakończyła się już nasza audiencja generalna z Ojcem Świętym Franciszkiem. Ojciec Święty udzielił nam wszystkim błogosławieństwa poprzez transmisję w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Dziękujemy za tą wspólną obecność i my już przenosimy się z Watykanu do polskiego parlamentu, gdzie rozpoczyna się expose premiera rządu pani Beaty Szydło.